Nasza kolekcja kartek się powiększa. Tutaj dostałam nową od mojej cioci i wujka. Dziękuję ślicznie. Jest piękna. Wow! Gdzie to? A ty, to mi. Pokażę wam bardzo fajny program. Patrzcie, z takim długopisem. No i już poczekaj. Tu możecie wszystko cofać. Proszę bardzo, kochanie. Weź sobie tutaj, tym. Super. My mamy rodzinny czas teraz. I jesteśmy w sklepie zoologicznym. Siema! 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 Siema, siema, siema! Siema, siema, siema! Zobacz, Darek, no taka kupa! Kochani, mamy kurtkę dla Oreo. Znaleźliśmy taki różowy i tutaj są takie mieniące paski, że będzie ją w ciemnościach jeszcze widać. To jest w środku na polarze, a tutaj jest taki specjalny ortalion. Zobaczymy, czy będzie dobre na Oreo. Like Oreo, yeah. So she loves my dog. You know Oreo. Yeah. Dad's name's Oreo. Myślisz, że jest friendly? Mhm. He's not spite, he's friendly. Zobacz, jak się wbije. W tym sklepie jest taka cała akcja, że są zwierzęta ze schroniska właśnie tutaj przyprowadzane i co weekend można adoptować właśnie kotka albo pieska. No jest smutny, bo nie ma domku. Nie ma domku. A ten się Wiktorii najbardziej spodobał, ten kotek. No, a ten jest bardzo duży, ale on cały czas śpi. Słuchajcie, udało nam się kupić naprawdę po bardzo dobrej cenie tą kurtkę, bo ona normalnie kosztowała 39, a Marek dostał jakaś, była na promocji, tak? Tak, tak. Za 16, słuchajcie, a ja na necie widziałam te kurtki po 100 dolarów i już byłam przerażona, bo mówię, kurtka droższa od mojej czy nawet Wiktorii kurtki. No ale fajnie, mam nadzieję, że będzie dobre i fajne jest to, bo polarek można wyciągnąć i oddzielnie macie ten ortalion. Super. Pokaż się, Oreo, w tej kurtce. Nie wiem, słuchajcie, czy ona jest dobra, weźcie mi powiedzcie, bo tutaj no tak dupsko jej wystaje, nie wiem, czy to tak powinno być, czy... Czy jednak powinno być kawałek dalej? Na drutach jej dorobisz. No właśnie, chyba tak. Ściągacz. Ale tutaj ładnie wszędzie leży. Niedźwiedź też sobie kupił kurtkę. Miedwiedź. Ale zobaczcie, jaki fajny kaptur jest. Bo była jeszcze też zielona, ale mówię do Marka, zielone to wszyscy mają, weź sobie niebieską. Nie no, fajna. Kochani, właśnie sobie robię herbatę. I przyszła mi paczka z Polski, oczywiście. Zobaczcie, jak te paczki wyglądają, masakra są. Dobra, otwieramy, zobaczymy, co jest w środku. Już wam wszystko pięknie porozkładałam. Kochani, to jest tak śliczna bielizna. Wy ją już znacie z paru moich filmików. To jest bielizna z grubą nicią szyta. I to jest przepiękne. To są po prostu małe dzieła sztuki. Zobaczcie, pierwszy komplet jest w takim odcieniu. Nie wiem, do czego by to... Taki brąz z fioletem pomieszany, może tak. I tu są takie wstawki właśnie wiśniowe. On jest tutaj fajnie rozpinany na przodzie. I tył ma też taki bardzo ciekawy, delikatny. Ja uwielbiam właśnie tą bieliznę przez to, że tak, po pierwsze ona może wam gdzieś tam delikatnie wystawać. To nie musi być takie, wiecie, wystawanie pretensjonalne, żeby zaraz nie wiadomo jak całą pokazać tą bieliznę. Ale jeżeli też tak lubicie, bo teraz jest tak w modzie, to właśnie to jest taka bielizna właśnie do tego. Poza tym ta bielizna jest bardzo wygodna, bo jak widzicie, ona jest z koronki, ale ta koronka jest bardzo przyjemna do
właśnie biustu, do ciała, do skóry. Ja ją uwielbiam przez to, że tutaj na Florydzie mogę ją o każdej porze roku nosić, bo mi w niej w ogóle nie jest gorąco. Kolejny komplet, jak widzicie, jest taki, to już jest taki jaśniutki brąz z takimi czerwonymi wstawkami, bardziej też wiśniowymi. Tutaj jest fajne zapięcie, do tego są takie majtki, bardzo ładne. Tutaj mamy kolejny zestaw, ten jest taki wiśniowy i tutaj mamy to, czekajcie, tutaj można to jakoś tak sobie przełożyć przez, ja kiedyś to sobie przełożyłam przez szyję, też tak możecie sobie założyć, ale to jest ogólnie, żeby przełożyć jeszcze tutaj jakby przez klatkę i tutaj mamy majtki do tego. No i tutaj mamy kolejny zestawik, to jest też taka bardzo ładna wyjściowa bielizna, jak widzicie, z takimi złotymi wstawkami i ten stanik jest bardzo ładny, zobaczcie, on jest ładnie wykonany, takie są falbaneczki ładne i do tego są też z takimi ładnymi falbankami majteczki. Patrzcie, to jest koszulka do tych bokserek, jaki czad, ale super, patrzcie, ma taką wstawkę koronkową na dekolcie. No czadowe, chyba zaraz to wskoczy i Wam się pokaże. Naprawdę taka właśnie wyjściowa piżamka na święta, no bardzo to jest ładne, no bardzo mi się to podoba, bardzo dziękuję. No ale tutaj to też była taka niespodzianka właśnie typowo świąteczna, więc też bardzo, ale to bardzo dziękuję, bardzo mi jest miło, że dostałam znowu paczkę i na pewno wykorzystam, bo ja tą bieliznę uwielbiam, te rzeczy są przepiękne i właśnie lubię, kiedy tam mi coś gdzieś wystaje, bo i przede wszystkim jest to wygodne. Tak się prezentuje piżamka. Zobaczcie, jak ładnie, jakie to jest ładne. I te kapcie idealnie pasują. Zobaczcie, jak idealnie pasują do tej piżamki. A tutaj jest skrywana moja tajemnica dla Was, o której Wam mówiłam wczoraj, jedna i druga. Ale, kochani, pozwólcie mi jeszcze tak troszeczkę, bo już i tak Wam dużo zdradziłam, powiedzieć, kiedy będzie filmik złożony. Już za parę dni, obiecuję Wam. Już wtedy Wam wszystko, na wszystkie pytania odpowiem i wszystko Wam powiem, o co w ogóle chodzi. A zaraz idziemy na urodzinki. Dobra, wybieramy teraz sukienkę na imprezę. Tą lubisz? Czyli tą zakładamy? Tą? Na pewno? No dobra. Ale jestem piękna. Idę na imprezkę, tak? Nie. No to chodź, idziemy. Thanks, Daddy. You're welcome, baby.